Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na konferencji prasowej, na której zaprezentujemy wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za pierwsze półrocze tego roku. Chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za przybycie. Chciałbym powitać i przedstawić prezesów, członków zarządu, którzy przedstawią, zaprezentują Państwu wyniki. Pana prezesa Piotra Woźniaka, prezesa zarządu PGNiG S.A. Pana prezesa Michała Pietrzyka, wiceprezesa Zarządu do Spraw Finansowych, pana Macieja Woźniaka, wiceprezesa Zarządu do Spraw Handlowych. Tradycyjnie znacie Państwo nasz tryb przedstawiania wyników finansowych. Przede wszystkim rozpocznie pan prezes Piotr Woźniak, który omówi je, następnie szczegółowo przedstawi je pan prezes Pietrzyk, następnie część sprzedażową zaprezentuje pan prezes Maciej Woźniak i potem będziemy mieli kilka chwil na Państwa pytania i oczywiście odpowiedź ze strony zarządu. Panie prezesie, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. W imieniu zarządu i spółki będziemy prezentować, tak jak umiemy, wyniki pierwszego półrocza 2018 roku. W zwyczajowym, takim przyjętym od początku 2017 roku metodzie, ja o tej metodzie dwa słowa. Uporządkowaliśmy sposób prezentacji, bo dostosowaliśmy go do sposobu, w którym liczymy nasze główne wskaźniki i wyniki finansowe, tak żeby możliwe być najbliżej, tak to jest, tam gdzie centrum zysków, to centrum zysków, tam gdzie centrum kosztów, to centrum kosztów, tam gdzie powstaje EBITDA, to ją przypisujemy do miejsca, w którym powstaje, a nie dokonujemy żadnych sztucznych krzyżowych przeliczeń czy przypisywań, także to jest bardzo bliskie rzeczywistości, na tyle bliskie, na ile jesteśmy w stanie w ogóle to pokazać. Proszę Państwa, jesteśmy zadowoleni z roku 2018, z pierwszej połowy. W prezentacji będziemy mieli wszystko, co główne. Państwo będziecie mieli prawo oczywiście i będziecie na pewno pytać o szczegóły i proszę to robić. Natomiast tego, czego nie ma w prezentacji, a o czym dwa słowa chciałem powiedzieć, chociaż prezentacją zaraz pójdziemy bez zmiany. To jest kwestia inwestycji, takich dużych i nagłośnionych, o których Państwo wiecie. Kończymy, i to dwa słowa od tego musiał zacząć, jak mówię. Już ostatecznie kończymy inwestycje w elektrociepłowni w Jastrzębiu. Zastaliśmy tę inwestycję w bardzo dużym stanie. Udało się właściwie w granicach tego samego minimalnie skorygowanego budżetu ją zakończyć. Przypomnę, że to chodzi o blok, wielopaliwowy blok w Zofiówce. To jest 70 MW elektrycznych netto. I on jest po synchronizacjach, po kalibracjach. Kończymy ruch próbny w połowie września. Konkretną datę mamy 15 września. Ponieważ nie będziemy z tego robić pewnie specjalnego dodatkowego wydarzenia, ale to jest pierwsza inwestycja, którą tak w tej kadencji zarządu kończymy z powodzeniem i w granicach budżetu po różnych przejściach. Państwo wiecie, że ta inwestycja przeżyła i pożar, i gigantyczne opóźnienia i trudności z wykonawcą głównym, które udało się pokonać w porozumieniu zresztą z tym wykonawcą. Także tu wychodzimy, że tak powiem, troszkę poobijani z tej inwestycji, ale i zarówno z jakości, jak i terminu jesteśmy zadowoleni. Trzeba to było od początku postawić na nogi. Było bardzo zaniedbane. Dobre pytanie, zaraz sobie przypomnę. Ja mam taką propozycję, abyśmy z pytaniami zostali jednak do części pytań. Dziękuję. A możemy sprawdzić przy okazji? Tam były, znaczy wiem, o tyle wiem, że było odszkodowanie, które było płacone w ramach tej inwestycji, było mniej więcej 23 miliony złotych po pożarze spowodowanym obiektywnymi czynnikami, tam się coś stało złego. A potem były w granicach 18 milionów złotych kalibracje na roboty niewykonane i na dodatkowe. Także de facto wyszliśmy na tą samą z niewielkimi zmianami na ten sam budżet, a opóźnienie udało się skrócić do minimum. Także od września ta inwestycja idzie do ruchu. Prawdziwego ona tak naprawdę już zarabia od stycznia, ponieważ od momentu, kiedy była synchronizowana z systemem częściowym, oczywiście jest tylko korzysta z systemu przesyłowego, częściowo z lokalnego, przynosi pieniądze i pracuje na naszą EBITDA, tak jak wszystkie inne inwestycje. Druga inwestycja ważna, która się toczy i też jest zgodnie z naszym harmonogramem, oczywiście tym nowym, to jest elektrociepłownia stalowa Wola.
Stalowej Woli. No to jest dużo poważniejsza, jeśli chodzi o moc i wielkość i skalę. Inwestycja idzie w tej chwili planowo, wszystkie zaniedbania, które były, zostały wyprostowane, prostuje się już ostatecznie chyba w tym miesiącu, nie, we wrześniu. Ostatecznie zostanie uładzona, czy zakończona sprawa na poziomie arbitrażu z firmą Abener, z którą mieliśmy duże kłopoty. Żeby było jasne, to nie oni z nami mieli kłopoty, tylko my z nimi. Nowy harmonogram jest wypełniany w całości, wszystko idzie pod sznurek, ma być uruchomiona w grudniu 2019 roku, ma stanąć do ruchu. Chodzi o to, żeby z formalnego i nie tylko z biznesowego punktu widzenia Stalowa Wola była zaopatrywana w sposób ciągły i bez problemów, przede wszystkim w ciepło. To jest oczywiście elektrownia gazowa, jak Państwo wiecie. Trzecia inwestycja jest innego charakteru, o której chcę powiedzieć. To jest inwestycja, myśmy zamówiliśmy w zeszłym roku nową, bardzo dużą, ciężką maszynę firmy Bentek do wierceń głębokich. Ona zjedzie na przełomie września i października, zjeżdża w częściach z Niemiec, od fabrykanta, od dostawcy. Będzie pomieszczona od razu na lokalizacji, no tak mówimy, czyli w miejscowości Kramarzówka, gdzie prowadzimy roboty na utworach miocejskich. Z bardzo dobrym skutkiem donosiliśmy o wynikach Kramarzówki wcześniej. Pewnie tam dwa słowa jeszcze będzie można powiedzieć, jak Państwo będziecie pytać. Dosyć poważna inwestycja. Nigdy od czasów, kiedy skorzystaliśmy z grantu Banku Światowego w 90, to było w drugim roku, tej skali inwestycji w roboty, w maszyny do wierceń, czyli do poszukiwania i udostępniania złóż, inwestycji nie było. Ja nie wiem, czy mam prawo mówić o wysokości inwestycji w tą maszynę, ale to jest bardzo istotne. Jako to aktywo będzie pracować co najmniej przez 20 lat, jest niezwykle wysokiej klasy. Być może to zapowiem, będziemy chcieli Państwa zaprosić na obejrzenie tej maszyny też, bo ona ma jest o tyle oryginalna, że porusza się w granicach padu i po płaskim terenie jest samojezdna, czyli przesuwa się z wiercenia na wiercenie, od otworu do otworu samodzielnie. I w przypadku oczywiście zmiany padów trzeba ją demontować, ale ten sposób przemieszczania się maszyny wskazuje, jest potrzebny po to, żeby minimalizować koszty przy wielootworowych padach, żeby minimalizować koszty demontażu, takie jak mieliśmy na przykład na otworach łupkowych, po to, żeby wywiercić kolejny otwór w odległości, nie wiem, tam 20 metrów od poprzedniego, trzeba było całą maszynę demobilizować, czyli rozbierać na kawałki, składać od nowa, znowu dawać jej, robić próbne rozruchy i resurs i dopiero potem wiercić. To zwykle trwało 2 do 3 tygodni. W tej chwili przemieszczenie maszyny z miejsca na miejsce, tam w granicach tam 100 metrów, to jest de facto jest 1,5 doby. Także to będzie o tyle w technice wierniczej posuwamy się do przodu. Oczywiście to jest poważna inwestycja. To ja bym przeszedł do prezentacji po tych trzech głównych inwestycyjnych zapowiedziach czy informacjach. To się wyświetla? Tak. Potwierdza się, wyniki mieliśmy dobre, jeszcze raz chcę powiedzieć, jeśli nie, w każdym razie jesteśmy z nich mocno zadowoleni. Zaczynamy od EBITDA, bo to najczęściej cytowany i najchętniej omawiany wskaźnik. I potwierdza się nasza pozycja jako firmy tak zwanej upstreamowej, ponieważ 60% w tej chwili, równe 60% w pierwszym półroczu 2018, 60% EBITDA to jest nasz segment poszukiwań i wydobycia, a drugi co do wartości EBITDA segment to dystrybucja 32, ta proporcja się od początku 2017 roku waha w niedużych granicach. Proszę spojrzeć na porównawcze dane za pierwsze półrocze 2017 roku. Jesteśmy i mamy właściwie obowiązek mówić o sobie, że pod względem kluczowego wskaźnika rozwojowego jesteśmy firmą upstreamową. Pozostałe segmenty oczywiście pozostają, jest co do klasyfikacji, pozostają te same, to znaczy obrót i magazynowanie i wytwarzanie. W przypadku wytwarzania mieliśmy to już dzisiaj omawialiśmy to na konferencji z analitykami. Było to istotne pytania, także proszę bardzo Państwa, najwyraźniej to wzbudza zainteresowanie. To proszę pytać, kiedy dojdziemy do segmentu wytwarzania. Jesteśmy dobrze przygotowani, a ponieważ wszyscy komentują to, co się dzieje na zmiany, na zwłaszcza cen nośników energii i energii elektrycznej i gazu,
w mniejszym stopniu ciepła. Jest wyraźnie w orbicie wyższego zainteresowania, normalnie namawiam na zadawanie pytań. Wartość tego segmentu wytwarzania również notowaliśmy wzrost w stosunku do pierwszego półrocza zeszłego roku o ponad 10%, prawie 11%. O obrocie i magazynowaniu na pewno będziecie Państwo chcieli usłyszeć też dlatego, że tutaj notujemy wyraźny wpływ i bezpośredni wpływ wzrostu cen zaopatrzenia. Przypominam, że zaopatrujemy się w bardzo wysokim stopniu z importu, a ceny importowe z kolei obciążone są największym ryzykiem wzrostu ze względu na formułę cenową i kontrakt, który mamy zawarty z dostawcą wschodnim. Niesłychanie mocno zaważył na wynikach obrotu i w mniejszym stopniu na magazynowaniu. Podział na ten segment obrót i magazynowanie w jednym nie wynika z naszych fanaberii, tylko funkcjonalnie są to najbliżej siebie dwa funkcjonujące sektory. Natomiast jeżeli by je patrzeć na nie oddzielnie, to magazynowanie oczywiście w pełni regulowany biznes, nie, obrót tylko w części. Bardzo stabilny, niesłychanie atrakcyjny z punktu widzenia produkowania EBITy. On nas niesie do przodu, bardziej nas posuwa do przodu w rozwoju niż obrót, w tym wypadku ze względu na ceny importowe. Przede wszystkim ze względu na ceny importowe. Proszę Państwa, to tyle z ogólności. Może jeszcze ostatnie zdanie, na wszelki wypadek powiem. Jeszcze raz o tym obrocie. Państwo, na wszelki wypadek, pewnie wszyscy to Państwo wiecie, to proszę specjalnie nie słuchać, kto wie, to nie, i mało trwalowe to, ale ja to chciałbym powiedzieć. Zmiana ceny baryłki ropy, głównie to o to nam chodzi. I o tym chcę powiedzieć od mniej więcej połowy 2017 roku, czyli przez rok, była niesłychanie praktycznie stale wzrastała do poziomu, w tej chwili mamy wczorajsze notowania, było 77 bodajże, 76,5, 70 kilka dolarów. Z naszego punktu widzenia wygląda na to, z tego badania, znaczy my monitorujemy oczywiście, jak Państwo wiecie, ceny na przyszłość i prognozujemy je na bazie tak naprawdę codziennie, więc możemy ostrożny pogląd wyrazić taki, że ta cena w tych granicach raczej się utrzyma i szanse na spadek ceny baryłki, czy to mierzona WTO, bo tu mamy najważniejszy wskaźnik, ale również amerykański, raczej się utrzyma w górnych strefach cenowych, tak nazywamy strefy, w okolicach 70 aż do 80 dolarów za baryłkę. Prawie że sięgnęła, nawet sięgnęła w ciągu ostatniego dwóch miesięcy. Był moment, kiedy cena Brenta sięgnęła 80 dolarów. WTI tradycyjnie jest troszkę tańsze, ale naszym wskaźnikiem jest Brent i to jest to ostatnie zdanie. Cały czas bardzo pilnie to monitorujemy, dlatego że związek ceny baryłki z ceną gazu z importu, którą mamy w kontrakcie z Gazpromem, jest bardzo ścisły i bardzo poważnie obciążający nasze wyniki in minus. To ja bym oddał głos. Proszę o zabranie głosu pana prezesa Michała Pietrzyka. Dzień dobry Państwu. Pierwszy segmentów poszukiwania i wydobycie, tutaj wszystkie czynniki, które mogły dobrze wpłynąć na ten segment, wpłynęły. Czyli mam tak, po pierwsze wzrost ceny baryłki ropy naftowej o prawie 20% rok do roku liczonej w złotówce. Mamy wzrost cen gazu, rynek dnia następnego na towarowej giełdzie energii. To jest, przypominam, ta formuła, po której poszukiwanie i wydobycie rozlicza się z obrotem i magazynowaniem, ten wzrost o 19%. Mamy wzrost wydobycia ropy naftowej do poziomu 673 tysięcy ton i tutaj mamy wzrost zarówno jeśli chodzi o Polskę, jak i naszą spółkę w Norwegii, a także wzrost wydobycia gazu do poziomu 2 miliardów 260 milionów metrów sześciennych. Wynik segmentu po pierwszych 6 miesiącach to 2 miliardy 567 milionów złotych EBITDA. Te czynniki, które wpłynęły korzystnie na segment poszukiwań i wydobycia, niestety negatywnie odbiły się na wyniku segmentu obrotu i magazynowania. Jakkolwiek zanotowaliśmy wzrost sprzedaży gazu, tak naprawdę we wszystkich kanałach sprzedaży, do poziomu 15 miliardów 350 milionów metrów sześciennych gazu.
To wynik segmentu niestety oscyluje cały czas wokół zera. Po 6 miesiącach to było na poziomie EBITDA 29 milionów złotych. Jeśli chodzi o te transakcje, które dotyczyły segmentu obrotu i magazynowania, rozliczały się na giełdzie towarowej energii, czyli wszystkie transakcje terminowe, które wygasły w pierwszym półroczu 2018 roku, jak i transakcje spotowe. I tam mniej więcej podział jest taki, że 72% to są transakcje terminowe, a reszta to są transakcje spotowe, to ten wzrost był 8%. Zwracamy uwagę na znaczący wzrost importu LNG do poziomu ponad 1 300 000 metrów sześciennych. W przypadku segmentu dystrybucji tutaj zmiany są, można powiedzieć, kosmetyczne, ponieważ jeśli chodzi o wolumen dystrybucji, to on spadł nieznacznie do poziomu 6 360 000 złotych, natomiast przychody spadły o 3% do poziomu 2 380 000 złotych. Przypominam Państwu, że od 1 marca obowiązuje nowa taryfa dla PSG, która została obniżona o 7,37%. Tutaj znaczący wpływ na dystrybucję, jak i na następny segment, o którym mówimy, wytwarzanie, to czynniki temperaturowe. Zanotowaliśmy w drugim kwartale tego roku znacząco wyższe temperatury, które rok do roku były wyższe o prawie 3 stopnie Celsjusza. Jeśli chodzi o wytwarzanie, to tutaj również czynnik temperaturowy znacząco pogorszył wyniki segmentu. Sprzedaż ciepła spadła o 6%, sprzedaż energii elektrycznej o 3%. Wynik EBITDA po 6 miesiącach to jest 466 milionów złotych. Jakkolwiek wyniki finansowe po 6 miesiącach są zadowalające, to zwracam uwagę na znaczący wzrost kosztów operacyjnych wobec wzrostu przychodów, które widzimy na tym slajdzie. 14% wzrost kosztów operacyjnych jest związany przede wszystkim z kosztem pozyskania gazu, który w stosunku do ubiegłego półrocza wzrósł o prawie 1 700 000 złotych. Zysk netto po 6 miesiącach to 2 270 000 złotych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezesie. No, przestał nam działać ten mikrofon, proszę. Teraz działa. Dzień dobry Państwu. Teraz parę słów na temat obrotu, na temat handlu gazem. Zaczniemy od slajdu, który dotyczy dywersyfikacji dostaw. Wiele na ten temat ostatnio pojawiło się w mediach, między innymi za sprawą sprawozdań naszego rosyjskiego partnera. To tutaj mamy suche dane, fakty. Wzrasta wolumen importu gazu do Polski, to fakt, bo rośnie konsumpcja gazu w Polsce bardzo gwałtownie, co nas bardzo cieszy. I w ramach tego rosnącego importu, zarówno pod kątem wolumenowym, jak i procentowym, najszybciej rośnie import gazu LNG. Natomiast jeśli chodzi o dostawy z kierunku wschodniego, udział gazu właśnie rosyjskiego w portfelu importowym maleje o kolejne 3 punkty procentowe. To istotna informacja, bo tak jak mówię, zarówno na poziomie wolumenowym, jak i udziałowym w imporcie ten wzrost wyraźnie dotyczy przede wszystkim gazu LNG. Następny slajd poproszę. Kolejne istotne informacje z punktu widzenia handlowego to przede wszystkim oczywiście w ostatnim czasie wyrok częściowy Trybunału Arbitrażowego, który potwierdził, iż mieliśmy jako PGNiG prawo żądać obniżenia ceny gazu. Czekamy na dalsze postanowienia Trybunału. Mamy nadzieję, że zapadną one w ciągu najbliższych kilku miesięcy, prawdopodobnie jeszcze w tym roku. I zbliżą nas dzięki temu do ceny rynkowej, której oczekujemy właśnie od tego postępowania. Przypomnę, że cena ta i rozstrzygnięcie będzie obowiązywało co do
z mocą wsteczną od 1 listopada 2014 roku. Kolejna informacja to dostawy LNG. W tym półroczu mieliśmy już 11 takich ładunków, 11 dostaw z Katargazu, z centriki w ramach średnioterminowego kontraktu i jeden spot zawarty z hiszpańską Endesą. Ten wolumen ogólny po regazyfikacji to 1,3 miliarda metrów sześciennych. I chciałbym powiedzieć parę słów też na temat planów na przyszły rok. Spodziewamy się, że w przyszłym roku przypłynie do nas co najmniej 28 kolejnych ładunków. To zarówno jest rynek kontrakty długoterminowe, średnioterminowe, jak i rynek czy dostawy spotowe. Tak jak mówię, co najmniej 28 ładunków, aczkolwiek będziemy starali się wykorzystać w całości całą moc terminala, którą mamy zarezerwowaną, a przypomnę, że ta cała moc składa się na około 38 transportów gazu do Świnoujścia. Czyli 38 to jest ta liczba maksymalna dostaw przy obecnym poziomie pracy terminala, a my spodziewamy się około 28 w przyszłym roku. No i wreszcie trzecia informacja z zakresu takiego importowego to podpisane porozumienia z dwoma firmami amerykańskimi, z Venture Global i z Port Arthur, reprezentowaną przez Sempre. Te porozumienia, jak przypomnę, mamy nadzieję, za kilka tygodni zamienią się już w pełne kontrakty. W ramach tych porozumień i przyszłych kontraktów łączny wolumen importu gazu po regazyfikacji, począwszy od 2022 roku, będzie opiewał na ponad 5,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Poproszę o kolejny slajd, dziękuję. Nie ma chyba pana redaktora Furmana dzisiaj z nami, a ja byłem przygotowany, żeby mu dokładnie powiedzieć, ile zużycie gazu w Polsce wyniosło, znaczy ile sprzedaż nasza gazu w Polsce wyniosła. I to jest ta liczba po lewej stronie, to jest 8,9 miliarda metrów sześciennych. Przygotowany dzisiaj jestem dokładnie, więc to jest wzrost około 0,5 miliarda. To jest, tak jak mówię, sprzedaż poza rynkiem z wyłączeniem rynku niemieckiego, pakistańskiego, norweskiego. To jest po prostu sprzedaż w Polsce i to też pomijająca ten potencjalny wtórny obrot, czyli sprzedaż na giełdzie, a potem sprzedaż detaliczną, która była sourcowana na giełdzie. Także to jest 8,9 miliarda i to jest wzrost rok do roku w tym pierwszym półroczu o ponad 0,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Jesteśmy także bardzo dumni z wyników dotyczących naszej oferty prąd i gaz, tak zwanej świnki. Tutaj mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 107%. Obecna liczba klientów korzystających zarówno z dostaw naszego prądu, jak i gazu to ponad 76 tysięcy osób. Wydaje nam się, że udaje nam się połowę zmieniających dostawcę prądu zachęcić do naszej oferty. Sukcesem jest także coraz lepiej rozwijająca się linia biznesowa gazu sprężonego CNG. W tym półroczu zawarliśmy kontrakty na dostawy gazu, które będą zasilały transport ludności samochodami, autobusami, 130 autobusami w Polsce. To są przede wszystkim kontrakty z Tarnowem i wygrany przetarg na budowę stacji i zasilanie gazem autobusów w Warszawie, budowę stacji na Włochach. I wreszcie wynik dotyczący przyłączy, gazyfikacja w wykonaniu naszej spółki gazownictwa przyspiesza. Wzrost liczby przyłączy rok do roku to 37% i tych przyłączy w pierwszej połowie było 25 400. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mam jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do sesji pytań z Państwa strony. Czy któryś z Panów Prezesów chciałby jeszcze podsumować w tej chwili prezentację, czy możemy przejść do pytań z sali? Zaczynamy, tak? Teraz, dziękuję. Panu redaktorowi, co gra w węża teraz, mam zaległą odpowiedź. Ja korzystałem z pamięci zewnętrznej, co prawda, tylko CAPEX jest 530 milionów złotych. Dobra, przypomnę, że myśmy ją zastali w granicach zaawansowania, tam nie wiem, chyba
Nie, zaawansowanie robót inwestycyjnych w bardzo wysokim, tylko że trzeba to było liczyć kompletnie od zera, bo oni byli po pożarze i kupowaliśmy to, jak Państwo wiecie, całe przedsiębiorstwo od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jasno powiedziała, że nie da sobie, nie poprowadzi tej inwestycji ze względu na niemoc kapitałową ówczesną. To zupełnie inna sytuacja, ja to dzwonię teraz. W podsumowaniu, mamy slajd podsumowujący? Mogę poprosić? Żeby się zachowało w pamięci, tak na wszelki wypadek, kto z Państwa będzie chciał, to w skrócie o tym mówić. Przychody ze sprzedaży, a to jest za sam drugi kwartał. Nie, to nie będziemy podsumować. Przepraszam, bo tu mamy wyniki drugokwartałowe, żebyście Państwo, bo tu kiedyś było, zresztą to Pan redaktor Kublik prosił, żeby nie robić zbiorczo, tylko żeby rozbijać. No to mamy na wszelki wypadek jeszcze wyniki za sam drugi kwartał, żeby można było, łatwiej było odejmować, dodawać, czy z jakiegokolwiek innego narzędzia używać. Natomiast, żeby podsumować pierwszy kwartał, pierwsze półrocze w całości, mamy bardzo przyjemny wzrost przychodów ze sprzedaży o 11%, mniej przyjemny wzrost kosztów operacyjnych o 14%. Jak mówiliśmy tu wszyscy chyba po kolei, albo nie po kolei, ale mówiliśmy o tym, główna przyczyna, dla którego koszty operacyjne nam rosną, to są koszty, wzrost ceny, czyli kosztów w naszym przypadku importowanego gazu. Do 3% wzrost EBITy, 5% EBITu, to też ta proporcja ładnie wygląda i wzrastając i zysk netto, który sięgnął 2 miliardy 270 po 6 miesiącach pierwszych operacyjnych. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Aha, na ten PIG, czyli prąd i gaz, nie wszyscy mówią świnka, ja mówię skarbonka. To jest ten, ale ładnie nam się to rozwija. 76 tysięcy klientów, którzy kupują jedno i drugie. Ja się mogę, ale to sam się przyznam, że nie bardzo wierzę, że to w takim tempie pójdzie, a poszło bardzo ładnie. Kanałami sprzedaży są oprócz normalnych kanałów, które do tej pory używaliśmy jeszcze, no mniej więcej półtora roku temu wprowadziliśmy Boki o zupełnie nowym profilu działalności i nowym podejściu do biznesu, więc wyraźnie nam ten projekt się dobrze rozwija. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wizytował, czy miał okazję być w takim Boku. No skarbonka, no mówiłem, że skarbonka. I aplikacja, której jesteśmy podwójnie dumni. Także ten akurat fragment się rozwinął się, nie wszystkie tak ładnie się rozwijają jak ten. Jesteśmy z tego bardzo dumni, to Pan Prezes wymyślił, prowadzi, pilnuje na co dzień, czasem nawet nie dosypia. Dobra, to ja już. Dziękuję. Ja muszę, to proszę Państwa, jest dobra okazja, dużo kamer. Tak wygląda nasza aplikacja, ona działa od 3 miesięcy. To dzieło naszej spółki handlowej Obrót Detaliczny. Można podać swój stan licznika na bieżąco. W związku z tym nie będzie problemu z nadpłaconymi rachunkami albo niedopłaconymi. Zapraszam serdecznie. Dostępna oczywiście za darmo. Bardzo chwalona w rankingach ocen aplikacji tego typu. Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi. Zapraszamy w takim razie Państwa do zadawania pytań dotyczących wyników. Zapraszam. Redaktor, proszę. Wojciech Krzyczkowski, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie, jak wygląda ostatnia prognoza wzrostu zużycia gazu w najbliższych latach, zakładając, że całe, na przykład w związku ze wprowadzeniem rynku mocy powstanie całkiem sporo źródeł energii elektrycznej opartych o gaz. Kiedyś Państwo mówili o 4 miliardach rocznie, ale to wydaje się chyba już niedoszacowane, jak skoro mamy 0,5 miliarda wzrostu przez pół roku bez tego. A drugie pytanie dotyczy Nord Streamu 2. Czy spółka skarżyła jakieś decyzje a propos budowy tegoż gazociągu w Niemczech, niemieckie decyzje, czyli czy przed sądami niemieckimi zawisły jakieś sprawy? Powództwa, czy są jakieś? Jeśli tak, to ile i jakie? Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, no te liczby, które podawaliśmy niedawno, czyli potencjalne 4 dodatkowe miliardy metrów sześciennych, począwszy od 2023 roku, które będą ukierunkowane do spalania z przeznaczeniem na produkcję energii elektrycznej i ciepła, się potwierdzają nawet na
stronach operatora energetycznego, tych dotyczących rynku mocy, widzimy, że zgłoszone moce przyszłe wytwórcze do rynku mocy opiewało na ponad 4 gigawaty w gazie, więc te liczby się w pełni potwierdzają. My je znamy jakby z innego punktu widzenia, bo rozmawiamy z różnymi potencjalnymi odbiorcami, którzy planują tego typu inwestycje, ale to jest oczywiście również wzrost, nazwałbym go organiczny, czyli wzrost mniejszych, średnich biznesów w Polsce, które często podwajają lub potrajają moce produkcyjne. W najbliższych tygodniach będą otwierane kolejne właśnie podwojone moce produkcyjne w kilku hutach szkła. One muszą mieć stabilne, pewne dostawy gazu i to się właśnie dzieje, więc zarówno wzrost gospodarczy, jak i oczywiście warunki pogodowe, ale przede wszystkim rynek generacji energii elektrycznej będą wpływały na zapotrzebowanie na gaz i widzimy to bardzo wyraźnie od 2 lat i ten rok zapowiada się podobnie, to znaczy mniej więcej co roku wzrasta konsumpcja gazu całego polskiego rynku o prawie 1 miliard metrów sześciennych, co jakby jest ewidentnym dowodem na to, że ten rynek bardzo mocno goni typowe rynki zachodnioeuropejskie, aczkolwiek ciągle jeszcze wiele przed nami. Patrząc na konsumpcję gazu per capita, to oczywiście mamy ją ciągle na poziomie o połowę niższym niż na przykład rynek niemiecki, więc jest jeszcze sporo gazu do sprzedania. Prognozy nie zmienimy w tej chwili, natomiast jeżeli będzie jakakolwiek korekta z naszej strony, mówimy bardzo precyzyjnie z naszej strony, bo tutaj pan prezes cytował operatora systemu przesyłowego, PSE. Oni robią analizy sobie, my ani z nich nie ściągamy, nie udostępniamy naszych danych. To jest zupełnie niezależna analiza. Że to się potwierdziło, no to fajnie, to jesteśmy dumni, że się potwierdziło, bo kto inny wymyślił to samo. Natomiast jeżeli będą korekty z naszej strony, mówię zwłaszcza o tym wolumenie sprzedaży dla potrzeb generacji energii elektrycznej, to one będą tylko w górę, nie w dół. Także stoimy cały czas na tej prognozie. Nie mamy dobrych podstaw, żeby ją w tej chwili aktualizować. Ale rokowania są na pewno na przyszłość, można przyjąć, że są dobre. Mówię o wzrostach oczywiście. Aha, drugie pytanie było, tak? Nie mamy decyzji jeszcze podjętej, czyli decyzję mamy podjętą, ona była zapowiedziana, że będziemy skarżyć wynik postępowania tak zwanego antytrustowego przeciwko Gazpromowi, ale to się jeszcze nie zdarzyło. Cały czas jesteśmy na etapie analiz i zajęcia dobrej pozycji procesowej, natomiast mogę to potwierdzić, pracujemy nad tym, nowych nie ma. A pan redaktor pytał o Niemcy, nie, to nie. Nie, natomiast nowych żadnych postępowań ani w Niemczech, ani gdzie indziej nie ma, natomiast nosimy się z tym zamiarem i tak jak to już było wcześniej zapowiadane, tylko się jak zwykle bardzo dobrze przygotowujemy, więc nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkiego, co możemy wykorzystać do tego, żeby zająć dobrą pozycję procesową przeciwko Komisji Europejskiej oczywiście i w sprawie postępowania antytrustowego. Jedno tylko słowo. Usłyszeliśmy od organizatorów tego projektu, że zmieni się trasa tego gazociągu na inną, na północ prawdopodobnie od Bornholmu. Proszę pamiętać, że każda zmiana trasy powoduje, że przynajmniej dla tego fragmentu trasy trzeba rozpocząć od nowa całe postępowanie środowiskowe, więc tego promotorzy tego projektu nie unikną z całą pewnością. Dziękujemy. Proszę, następne pytanie. Pan redaktor Kublik zgłaszał się pierwszy. Ja mam 2,5 kwestii. Pierwsza to jest, czy podwyżka taryf dla gospodarstw domowych wprowadzona 3 tygodnie temu, czy ona wyhamuje tylko straty, tą ujemną EBITDA w obrocie i magazynowaniu, czy też może, powiedziałbym, tutaj doprowadzić do wyzerowania, tak? Znaczy, że nie będą państwo ponosić strat już na handlu gazem, czy tylko tutaj chodzi o wyhamowanie strat, zmniejszenie. Tak, to jest pierwsza kwestia. Druga, jak już tak komentujemy, to chciałbym się dowiedzieć, czy zdaniem PGNiG-u Komisja Europejska powinna zaskarżyć ten wynik postępowania WTO, który ostatnio był, prawda, pomiędzy Rosją a Komisją Europejską o trzeci pakiet energetyczny i tak naprawdę nie tylko o to. Ponieważ jest taki wyrok, jaki jest, to
Czy zdaniem PGNiG-u powinny być zaskarżone niektóre właśnie rozstrzygnięcia panelu, a zwłaszcza w sprawie OPAL? I trzecia rzecz, to jeżeli jeszcze, bo jeżeli pan prezes mówił, że jeszcze państwo rozważają pozwanie, zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie antymonopolowej, czy państwo mieli już jakąkolwiek odpowiedź w sprawie wniosku złożonego przed rokiem, wiosną zeszłego roku do Komisji Europejskiej w sprawie przeciw Gazpromowi, w sprawie jego polityki cenowej? No tak, to nawet Gazprom właśnie wczoraj to przypomniał. Mamy wpływ na to, co przypomina Gazprom. Nie, nie, to nie zarzut, broń Boże, tylko po prostu chciałem podkreślić, że ciągle jeszcze nie mamy na to wpływu żadnego. Taryfy. Pan prezes na pewno z detalami powie, bo to była, tego państwo oczywiście nie widzicie, ani ten, to było bardzo, to jest zawsze wynik bardzo ciężkiej pracy po naszej stronie, to tylko mogę tak powiedzieć. I to nie będę mówić naszej, bo to ja akurat najmniej w tym biorę udział, ale pana prezesa i jego pionu. Uważamy, że poziom podwyżki dla gospodarstw domowych był z punktu widzenia interesów firmy wystarczający. Także tu nie składamy odwołań, nie składaliśmy, nie wylewamy żalów. Taki po prostu, taki jest wystarczający. Ja wiem, że pan inaczej pyta, panie redaktorze, ja umiem słuchać, tak. No to tak, ale taka będzie odpowiedź. Przepraszam, innej nie będzie, po prostu nie będzie. Proszę się nie obrażać, to nie jest nic przeciwko panu, broń Boże. W sprawie odpowiedzi od Komisji Europejskiej, no my z utęsknieniem czekamy na wszystko, co tylko można. Mamy kilka zaległych wniosków, nie zaległych, dawno wysłanych wniosków, bo oczywiście Komisja, przynajmniej takie zakładamy za każdym razem podejście, stara się wszystko bez zwłoki, bez opóźnień dostarczać, zwłaszcza stronom. I zgodnie ze wszystkimi przepisami, natomiast też rzeczywiście mamy kilka takich kwestii, które nie zostały zaadresowane przez Komisję, mimo że są dla nas bardzo ważne, bo nieważne rzeczy nie pytamy, ani Komisji, ani nikogo, tylko pytamy o ważne rzeczy i czekamy na tę odpowiedź, na kilka z takich odpowiedzi bardzo ważnych dla nas, ważnych, jeszcze ciągle czekamy. Nie wiem też, czy będziemy komentować moment w którym je dostaniemy, czy zawartość. To bardzo zależy od terminu i od zawartości. Tak jest. Przepraszam, zapomniałem trzeciego pytania. Chodzimy to, czy państwa zdanie tutaj spółki Komisja Europejska powinna zaskarżyć wynik panelu teoretycznego? Myśmy z bardzo dużą starannością się tym zajęli. Ten fragment, który dotyczy OPAL-u, a który bezpośrednio dotyczy sprawy, która godzi w nasze interesy jako spółki i o które musimy zadbać, moim zdaniem jest, znaczy to nie jest sąd powszechny, więc właściwie mogę przyjąć, że można to komentować, tak bym chciał zrobić. Ten fragment, który dotyczy OPAL-u, jest niesłychanie rozbudowany, jest najszerszym fragmentem uzasadnienia do decyzji panelu Buterowskiego i w tej części moim zdaniem tak. Z całą pewnością nadaje się do zaskarżenia, ponieważ nie byliśmy w tym stroną bezpośrednio, bo nas reprezentuje, jak wiadomo, Komisja Europejska w Światowej Organizacji Handlu, więc uważamy, że jako spółka uważamy, że ten fragment, czy ta sprawa powinna być przedmiotem zaskarżenia, czy przedmiotem apelacji. Nie umiem dobrego słowa, nie pamiętam już teraz nomenklatury butowskiej, czy to jest apelacja, czy to jest zaskarżenie, czy to jest oprotestowanie czy komentarz. W każdym razie powinna się z negatywną reakcją Komisji Europejskiej spotkać. Co do reszty, chciałbym komentować. Bardzo proszę, tam mamy pytanie z sali kolejne. Dzień dobry, Jakub Wiech, Energetyka 24. Chciałbym zapytać, czy po pierwszym półroczu zarząd wie już, jaka będzie rekomendacja w sprawie dywidendy? Pytanie, dziękuję bardzo. A mogę wygłosić komentarz najpierw? Oczywiście. Sprawa wypłaty dywidendy za rok 2017. Myśmy to przyjęli z dużą satysfakcją, dlatego że to jest uznanie dla naszej strategii, której nikt wcześniej nam ze strony naszych właścicieli tak jednoznacznie nie poparł. W tej strategii, o której mówię, to ta 17-22,
z wymachem na 26. Mieliśmy bardzo poważnie potraktowaną sprawę rozwoju dystrybucji i inwestycji w sieć przesyłową. Przepraszam, dystrybucyjną. Tam były przewidziane kwoty nakładów inwestycyjnych w tym horyzoncie strategicznym na, o ile dobrze pamiętam, 7,5 miliarda? 10 nawet, w sumie 10. Bo nie ma, i dlaczego tak to było w tej strategii, bo ja trochę muszę się do historii odwołać. Dlatego tak myśmy się liczyli z tym, że nasi właściciele, czyli walne zgromadzenie, będzie od nas wymagało dywidendy. Więc miarowaliśmy nasze pozycje inwestycyjne, zresztą nie tylko w dystrybucji, ale najbardziej w dystrybucji, spodziewanymi oczekiwaniami przez nas, spodziewanymi oczekiwaniami ze strony właścicieli co do wypłaty dywidendy. No ponieważ tak się nie stało, więc jesteśmy w stanie przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje i jednocześnie cieszymy się, że właściciele uznali naszą strategię za potrzebną. Przynajmniej jeśli chodzi o dywidendę, bo jak o dystrybucję, czy o rozwój sektora dystrybucyjnego, dlatego że jak wiadomo, tam na walnym zgromadzeniu podjęto uchwałę o tym, że dywidenda nie będzie wypłacona, ale jednocześnie bezpośrednio skierowano i co do złotówki te same pieniądze, które myśmy rekomendowali do wypłaty w formie dywidendy, na rozwój sieci dystrybucyjnej, czyli na inwestycje w dystrybucji. No to znaczy, że nasza strategia się przyjęła przez właściciela, została przyjęta z uznaniem, a nawet będziemy mogli ją w szybszym tempie pewnie zrealizować albo w większym zakresie. W każdym razie jesteśmy w stanie, mamy prawo w tej chwili, pełne prawo uczciwie powiedzieć, właściciel wyraźnie sobie życzy rozwoju sektora dystrybucyjnego. Dlaczego akurat dystrybucyjnego? No to jest na pewno bardzo dużo i pewnie takich samych argumentów za tym, jakie mieliśmy my, kiedy planowaliśmy rozwój sektora dystrybucyjnego rok temu w strategii. To jest zarówno kwestia zastępowania paliw, które tak zwanych brudnych paliw, czystszym paliwem gazowym, jak i dostęp ze względu na postępujący rozwój już nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również poza dużymi centrami i skupiskami przemysłowymi, rozwój przemysłu, tego drobniejszego i tego średniego, który żąda dostępu do gazu, też pewnie w pewnym stopniu z tak zwaną elektromobilnością, bo elektromobilność my lubimy rozumieć w ten sposób, że to są nie tylko pojazdy na energię elektryczną, ale również pojazdy na gaz, czy to sprężony, czy LNG. Także my jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast co do przyszłorocznej, bo to tak tyle historii, a co do przyszłorocznego przeznaczenia przyszłorocznej dywidendy, na pytanie jest tym razem za wcześnie. Zobaczymy, jak nam się przyjmą, musimy troszkę zrewidować nasze plany inwestycyjne i zrewidujemy z całą pewnością, on się w dużej mierze potwierdzi na pewno, ale musimy go zrewidować, nasz plan inwestycyjny we wszystkich segmentach, jakie mamy. Bo najwyraźniej doszło do dobrej komunikacji z właścicielami na te perspektywy rozwoju spółki. Także pytanie muszę oddalić na następną konferencję za kwartał. Jeśli Państwo zechcecie przyjść i posłuchać, to powiemy, co będziemy planować z dywidendą. Będziemy mieli wyniki za trzeci kwartał i całkiem już dobry prognoz tych wyników za czwarty kwartał i pewnie wtedy dopiero będziemy mogli odpowiedzialnie zaplanować czy zapowiedzieć, jak będziemy się odnosić do dywidendy. Tak, dziękujemy. Proszę, następne pytanie. Dzień dobry, Piotr Piński, portal biznesalert.pl. To ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczące postępowania przed arbitrażem. Czy spodziewacie się podobnej reakcji ze strony Gazpromu, oczywiście potem po rezultatach to samo, co zrobił Gazprom, jeżeli chodzi o stosunku do Naftogazu, czyli po prostu szukaniem innych możliwości uniknięcia odpowiedzialności i wypełnienia wyroku? A drugie pytanie dotyczy wolumenu sprzedaży gazu na Ukrainę. Według agencji Interfax w pierwszym półroczu tego roku wolumeny tej sprzedaży spadły podobno o 27,6% i chciałem się dowiedzieć, z czego wynika ten spadek. Dziękuję. Wolumen gazu sprzedanego na Ukrainę, rozumiem, pytanie dotyczy naszej sprzedaży, czy w ogóle do Eru i Naftogazu podobno spadło z 290 do 210. To chyba nie są precyzyjne dane. Sprzedaż w pierwszym półroczu tego roku na Ukrainę to jest około ponad 220 milionów metrów sześciennych.
Tam może być jakaś pomyłka z tytułu przeliczenia norm GOST i norm polskich, może dlatego. Jest to oczywiście minimalny spadek w porównaniu ze sprzedażą z zeszłego roku, z pierwszego półrocza, ale nic nie wskazuje na to, żeby ta sprzedaż do końca roku jakoś dramatycznie odbiegała od zeszłorocznej, co i tak jest dobrą wiadomością, bo spodziewaliśmy się po zakończeniu arbitrażu, że na tym rynku będzie trochę więcej zawirowań. Jest na razie póki co stabilnie. Bierzemy udział w kolejnych przetargach na dostawy gazu technicznego, na dostawy gazu do handlu, więc na razie ta sprzedaż wygląda z naszego punktu widzenia dość stabilnie. Ja bym do tego jeszcze dodał, bo tośmy nie uzgadniali, nie spodziewaliśmy się tego pytania, ale niepokojące dla nas jest fakt, nie to, że spadł nasz eksport na Ukrainę, bo to jest mniejsza, natomiast fakt, że Gazprom, czy Gazprom Eksport i Gazprom nie korzystają z pojemności magazynowych na Ukrainie w ogóle. I to od pewnego czasu. Nie mamy dokładnej daty, ale specjalnie zrobiliśmy konferencję na miejscu, tam na miejscu, w lwowskich magazynach, które są to 27 pojemności, 27 miliardów metrów sześciennych pojemności czynnej, żeby to sprawdzić, bo różnie się to można rozumieć, to na szczęście jest nie bardzo fatygująca wycieczka. I rzeczywiście poziom wykorzystania magazynów przez stronę rosyjską, czyli towarzyszącej tranzytowi, jest w okolicach zera. I nic nie wskazuje na to, żeby się te wielkości zmieniły. I to jest dla nas większe zmartwienie niż spadek o tam jedną, nie wiem, 10-15% eksportu na Ukrainę, chociaż oczywiście każdy metr sześcienny eksportowany bardzo lubimy, bo zarabiamy na tym pieniądze. Co do zachowania Gazpromu, to jest po wyroku ewentualnym, czy po orzeczeniu się mówi Trybunału, no to jest bardzo trudno komentować. My nie zakładamy, bo takie są założenia kontraktowe, że strona dostawcy w postępowaniach przed arbitrażem będzie się kierowała złą wolą. Nie możemy tego zakładać, nie wolno nam tego zakładać. Dlatego nie bardzo komentujemy niedostosowanie się do wyroku czy orzeczenia Trybunału Arbitrażowego przez Gazprom w sprawach przeciwko Ukrainie, czy Ukrainy przeciwko Gazpromowi, bo zakładamy, że tam istnieją jakieś dodatkowe okoliczności, które na to pozwalają. Nie wiemy o nich nic i z jednoznacznych oświadczeń strony ukraińskiej, zwłaszcza Naftogazu, wynika, że takich okoliczności nie ma. Natomiast nam nie wolno zakładać i nie będziemy zakładać, że taka postawa, nie wiem jak to nazwać, takie zachowanie Gazpromu będzie miało odniesienie do nas, bo nie ma żadnych powodów, że takie zachowanie przysługuje w stosunku do nas, dlatego że nie ma najmniejszych powodów. Spieramy się na bardzo twarde i bardzo jednoznacznie sformułowane argumenty i nie ma nic pod skórą ani za ścianą. Nic to nie jest, przypomina absolutnie sytuacji z feralnego roku. O to pan prezes pamięta, którego. No ja mogę wszystko zapominać. Takiego. W tamtych okolicach. Nie ma. Nie ma tam nic dodatkowego. Sprowadzimy w czystej postaci postępowanie przed arbitrażem. Spieramy się na argumenty i poddajemy je pod osąd arbitrażu, ponieważ tak postanowiliśmy. I trzymamy się tych postanowień twardo. I tak będzie do samego końca. Dziękuję. Szansa na ostatnie pytania. Bardzo proszę, tam z tyłu mamy pytanie. Bartłomiej Sawicki, portal Biznes Alert. Zapytać o dwie sprawy. O inwestycje, jeśli chodzi o sektor upstream i nowe koncesje w Norwegii. Czy planujecie Państwo takie zakupy w kolejnych rundach licencyjnych? I drugie pytanie. Pojawiły się w rosyjskiej prasie takie informacje o tym, także w niemieckiej, o tym, że Gazprom jest niezawodnym dostawcą gazu do Europy. Jak to wygląda w przypadku Polski, jeśli chodzi o dostawy gazu z kierunku wschodniego, niezawodność i jak to można na przykład porównać do danych z Norwegii, jeśli chodzi o kraje europejskie. Dziękuję. Znaczy ta druga rzecz pytania, panie redaktorze, to jakąś powtórkę z rozrywki mamy, bo to powtórkę z przeszłości mamy, bo to no trudno komentować, jaką my komentować stabilność dostaw jeżeli byśmy komentowali stabilność dostaw do Niemiec, a to prawdopodobnie to jest bardzo bliskie prawdy. Natomiast my patrzymy z naszej perspektywy spółki i to jest kompletny fałsz.
siedmiokrotna przerwa w dostawach, ostatnio bardzo groźna, to na szczęście to było w zeszłym roku, w tym roku się do tej pory nic nie stało i mamy nadzieję, że tak zostanie. No więc ja temu muszę jednoznacznie, pan zadał to pytanie, no to ja muszę odpowiedzieć, no więc to ja temu jednoznacznie przeczę, to nie ma nic wspólnego ze stabilnością, to jest nieprzewidywalność, to jest główna cecha dostaw rosyjskich. Przewidywalne są tylko nasze płatności w kierunku Rosjan i to bardzo precyzyjnie, co do daty i co do wartości. Tyle jest przewidywalnego. Natomiast pan pytał o akwizycję. Ja muszę powiedzieć to samo, co mówiłem poprzednio, bo niewiele się zmieniło, ale pewnie w końcu będziemy mieli coś do powiedzenia nowego przed końcem roku. Jeśli chodzi o akwizycje norweskie, powtórzę to, że pracujemy bardzo intensywnie nad tym. Jest w tej chwili kilka, cały czas kilka. One się zmieniają, ale jest cały czas kilka opcji inwestycyjnych. A to, że się do tej pory od poprzedniej konferencji nic nie zdarzyło, to że jesteśmy, nie zmieniliśmy podstawy. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo selektywni i bardzo konserwatywni w podejściu do inwestycji upstreamowych. A do przesady to nie jesteśmy, ale jesteśmy bardzo i tak jesteśmy postrzegani przez wszystkich. Bo jak Państwo wiecie, cały rynek, który rządzi Północnym Morzem, wie o tym, że my jesteśmy na zakupach po złoża gazowe. Co oczywiście nie ułatwia, natomiast już nie mamy do czynienia z ofertami czy z partnerami, którzy w związku z tym uważają, że sprzedadzą nam za każdą cenę byle co. No tak już nie jest, od roku tak nie jest. Mamy w obrazku bliżej akwizycji co najmniej jeden projekt, ale on musi do siebie dojrzeć. Spośród w sumie 5 w tej chwili, które mamy na celowniku. Jeden z nich jest rzeczywiście bliżej z realizacji niż pozostałe. I powtórzę jeszcze raz ten sam komentarz, co poprzednio na wszelki wypadek, nie wiem, czy do wszystkich to miałem okazję powiedzieć. Akwizycje, które my obserwujemy na Morzu Północnym, bo na to się głównie w tą stronę się kierujemy, to są zwykle elementy, czasem bardzo małe elementy, dużo większych transakcji, które są zawierane między bardzo dużymi partnerami na całym świecie. Kiedy się handluje, kiedy wymieniane są bądź sprzedawane i kupowane aktywa upstreamowe jednocześnie w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek jeszcze w Afryce, Senegalu i na Morzu Północnym, to my widzimy oczywiście tylko tą część, która jest na Morzu Północnym, bo to nas bardziej interesuje. A na taką grę na całym rynku światowym jeszcze nas nie stać, nie jesteśmy na tyle duzi, nie mamy nic do zaoferowania oprócz Pakistanu i Norwegii, nic nie mamy w koszyku, w związku z tym w takich globalnych transakcjach jeszcze nie możemy brać udziału, a obserwujemy z kolei transakcje, które się dokonują tylko jako fragment dużo większych transakcji firm, nawet nie zawsze bardzo dużych, ale zwykle już bardzo mocno umocowanych na międzynarodowych rynkach i widzimy tylko fragment ten, który jest na Morzu Północnym, więc zmieniliśmy podejście do tego całkiem niedawno. Będziemy się starali to robić tak, żeby nie skupiać się wyłącznie na szelfie Morza Północnym, czy na Morzu Północnym, tylko konstruować transakcje w innej formule biznesowej, tak żeby ona sięgała gdzie indziej poza granicę, chociaż my sami z siebie nie mamy wiele do zaoferowania, bo mamy ograniczony zasięg działalności. To ja tylko tak mogę na to odpowiedzieć. Coś chcemy jeszcze? O Ukrainie nie chcemy? Mówiłeś. Dobra. W takim razie bardzo Państwu dziękuję. Na tym będziemy kończyć naszą konferencję prasową. Dziękuję bardzo za przybycie i zapraszam jeszcze do rozmów indywidualnych. Dziękuję.